bardzo dobrze wiem, po co tu przyjechałeś. Dobry temat! Dobry cykl! Mi się nigdy nie znudzi, zawsze będę miał reakcję 5-letniego dziecka, po prostu miodzio. Patrz co żeś narobił, w Sylwestra takie rzeczy. Wystrzałowo nie było, przynajmniej opona nie pękła. Panie, jak ty się ubrałeś pod kolor auta, czarno-biały. Siemano. Siemaneczko. Jeśli chodzi o ten outfit fury, bo o twój nie będę pytał, to twój pomysł, czy już kupiłeś takie auto? Kupiłem takie auto, oklejał Artur, poprzedni właściciel, równy, pozdrawiam. Dokładki Reventona. Grill też. Grill, skrzela. No, te skrzela są zajebiste. Co tu jeszcze mamy z Reventona? Progi. To ładnie wygląda. Wszystko, pakiet Reventona cały. Wszyściutko. Da się coś więcej tutaj dołożyć? Chyba nie. Lustereczka. I to jest prawdziwy karbon z Reventona. Karbon Reventon. Oklejony PPF-em bezbarwną ochroną. Żeby się nie niszczył. Powiem ci, że te dwa wloty razem z garbem na masce robią kolosalne wrażenie. Zobaczcie, drodzy widzowie. Niesamowicie to wygląda i fajnie, że teraz to światło się tak załamuje. Jeszcze przechodząc do tyłu, dalej mamy Reventona. Lotkę taką małą. Na kilkanaście sekund. I to, co bardzo ładnie wygląda z tyłu, w ogóle ty powiedziałeś poza kamerami, że tył to tak mniej, że ładnie z przodu jest, a mi właśnie tył się bardzo podoba, bo zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Lotka razem z karbonowym dyfuzorem. Karbon też od Reventona? Tak, tutaj mamy oznaczenie. Dokładnie jest Reventon, tu jest też Reventon i wydech jest też z karbonu końcowy MG Motorsport. Fajnie się wszystko komponuje, że jest dyfuzor pod końcówki tak samo z karbonu. Tak, no to zobaczcie bliżej. Bardzo dobrze to wygląda. Tu oznaczenie firmy, która robiła wydech. Już nam zaparowało, słuchaj, trzeba odejść trochę. Fura się pali do upalania chyba, co? Pokażmy, jak brzmi ten wydech. Wjeżdżamy do tunelu Monaco. Brzmi ciekawie, dużo głośniejsze jest niż w serii. No, ciekawie, brakuje troszkę, moim zdaniem, jakichś lekkich strzałów. Będziesz robił? No, planuję właśnie, bo coś by przydało się, żeby postrzelał. Lotka, genialna, bardzo mi się podoba, zobaczcie z tej perspektywy, bardzo ładnie wygląda. Mi się ta lotka bardzo podoba i powiem ci, że czasami nie pasuje do niektórych samochodów lota, a tu siedzi bardzo dobrze. Siedzi dobrze, podwyższa ten tył, a ono jest obniżone, to auto? Nie, to jest w serii zawieszenie. Taki spas masz? Tak, no bo koło jest duże, 20 cali. Pięknie. No to ledwo ręka wchodzi, słuchajcie. Hamulec, WRK, też znana bardzo firma polska, 6 tłoczków. Ta limonka mi akurat tak troszkę nie odpowiada, wolałbym jakiś niebieski właśnie albo czerwony w barwach. Zrób czerwoną w takim razie. Lampy też są zrobione, w środku są pomalowane na czarno. V8 w M3. Seryjnie produkowana, no i niestety to już nie wróci, dlatego wydaje mi się też, że nie stracisz na tym samochodzie. Sam pakiet dokładek Reventona 17 tysięcy kosztuje, więc no troszkę to wszystko kosztuje, tak? Sama okleina. Okleinę będziesz zmieniał, czy ci pasuje? Bo na razie zostawiam ją, a jak mi się znudzi, to będzie taka cała czarna satyna.
Taki bandyta. Jedni będą pisać zajebista okleina. A drudzy wieś. Tak, to jest. Net for Speeda. Ale każdy ma swój gust, tak? Gust jest jak dół, więc każdy ma swój, tak? Dlaczego nie manual? Dlaczego nie manual? No bo automat to automat. Większość mówi, że manual, więcej zabawy i manual to manual, ale... Tu też jest zabawa? Tu jest jeszcze lepsza zabawa, uwierzcie. Trzymasz za słowo? No, to pokaż. Wskakuj i pokażesz, czy jest zabawa. Mamy tutaj trochę placu. Na mały paluszek przysiąg. Niewiarygodne, tutaj ktoś zostawił i odjechał. No i co ja mam teraz robić? Idę sobie i może mnie ktoś zgarnie na stopa. Ależ to wygląda. Jakie to jest szybkie! Mało dymu. No, bardzo mało. Ale możemy coś jeszcze bardziej... Tysiąc pięćset razy mogę to robić i nigdy mi się nie znudzi. Mowa o nagrywaniu takich rzeczy. Siwy dym. Proszę pana, ja nie wiem, co to za dym. Proszę jechać dalej. Proszę jechać dalej. Piękny to jest. Piękna to maszyna. Teraz wyszedł mały challenge. Podjechał jeden z przejezdnych taką białą audiczką i chce się złapać. Niech sobie odliczą klaksonami. Ze startu chyba trochę lepiej ruszyłem, nie? Ty byłeś szybszy, o... Tak. No, ale potem BMK ale... moc zrobiła robotę generalnie. No, a potem już Ema, ale ze startu 4 buty to 4 buty. Właśnie. Ładnie. Różnica mocy jest po prostu, no nie? No ale... Ale i tak ładnie się zbiera audycja. Silnikowa 2.0 TFSI, CDLA, standardowo. Ale porobiony. Jest na 310 koni zrobione w ABT w Szwajcarii. Daję radę, no. Mustangi 3.7 zjadam jak chcę. No mówię, zajadę, pogadamy chwilę, może coś się nagra. Dzięki, panowie, róbcie tego więcej, ja uciekam do ziomka. Dzięki wielkie, miło było cię zobaczyć i poznać. Cześć, na razie. Zawsze lubię BMW-ki i ogólnie miała być na początku M5, M10, okay. A to wyszło centralnie na spontanie. Dwie BMW-ki się spotkały. Chyba nie chce się łapać. Chyba chce jednak. Co to się dzieje? To ładnie odchodzi. Ładnie. Nie planuję żadnego kompresoru. Po pierwsze, to są bardzo duże pieniądze. Wbrew temu, że tak naprawdę rozmawiałem z ludźmi, co wsadzali kompresor i ma ten motor 650 koni wypluje, ale to nie jest jakieś wow. Skrzydło. Skrzydło jest? Nie odpadło jeszcze? Nie, jest. Ej, tu mówię, że nie strzela? Strzela, ale... Strzela w kur... 4 5 6 Fajne rzeczy obrotomierz pokazuje. Pokazuje... Wiesz co, pokazuje ci to, że... kierowca musi zwolnić. Jedyne czego, no to mogłoby być tu 600-700 koni właśnie, żeby się lepiej odpychało. Chillera. Powiedzmy. Się siedzę. Do dziewięciu on się kręci. A heble jak, uwaga. Moje. Fajny, fajny. Naprawdę, gratuluję ci. Przede wszystkim gratuluję tego, że jest to twój niejako wyznacznik sukcesu zawodowego. No. Wspominałeś mi poza kamerami i ty chyba raczej do tych skromnych należysz, ale do tego samochodu od początku doszedłeś sam. Dokładnie, dokładnie. No i spełniłem swoje marzenie, tak? I nikt mi na to
nie dał i spełniłem swoje w końcu marzenie. Pięknie, że ciężka praca może być przynosić takie efekty i to jest super. Marzenia się spełniają. Bardzo ważne jest to, żebyście uważali, o czym marzycie i czego chcecie, bo czasami się spełnia, więc uważajcie. Jak będziecie marzyć o trójce, to czasem może być tak, że rzeczywiście ją że wam się w końcu spełni. A teraz pokazałem Mateuszowi co nieco od siebie. Wyjąłem redaja. Był to grubasik taki. Robi wrażenie. Reakcji nie nagrałem. Reakcja Mateusza była kurde. Chodzi dobrze. Już się pożegnamy z wami, bo są rzeczy, których nie można pokazywać. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie. Dzięki wam za poświęcony czas. Ja naprawdę. Również dziękuję tobie, i że mogłem być tu w tym programie. Trzymajcie się, subskrybujcie program High Five. Do następnego. Cześć.